Te mali, stworzy się taka relacja pomiędzy matką a synem, albo babcia a synem, która jest bardzo wyjątkowa. Nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek o czankla albo o kapcie i w jaki sposób są metody wychowania w Ameryce Łacińskiej. To nie jest bezstresowe wychowanie. Myślę, że to bardzo dużo może już powiedzieć. Ale jest jedna rzecz, co ja po prostu uwielbiałem robić, żeby testować celownictwo mojej mamy albo mojej babci. Jest taka część ciała tutaj, bardzo przyjemna do tego, żeby, wiecie, troszkę przeszkadzać. I ja po prostu... Nie wiem, to jest coś, czego ja nawet do dzisiaj, jakby mając taką bliską relację z moją mamą i z moją babcią, po prostu lubię przychodzić i po prostu troszkę tak pomasować rękę. Oczywiście moja mama i moja babcia nie do końca są zadowolone, ale w czasach, kiedy jeszcze byłem właśnie nastolatkiem, ja to zrobiłem po prostu nadgminnie. Do takiego punktu, że w pewnym momencie, kiedy moja mama albo babcia była w kuchni, i zresztą moi kuzyni też tak samo postępowali. Myślę, że pewnie od tego się nauczyłem, że wiedziałem, jak starsi kuzyni się bawią. Działo się coś takiego, że babcia albo mama umywała talerze, sztuczce, cokolwiek. Albo babcia, i kiedy ktoś podchodził i zaczął tak robić, to pierwsza rzecz to było po prostu złapać za pierwszą rzecz, co było tam i rzucać. Wiecie, to była taka zabawa, że my po prostu... Lubiliśmy nie być trafieni, ale im więcej rzeczy leciały za naszymi plecami, to tym lepiej. I słuchajcie, to była naprawdę niesamowita rzecz. Babcia albo moja mama zawsze była taka prośba do mojego taty, słuchaj, no powiedz coś. No ale tata albo wujek patrzyli, no co, musisz trafić. Każdy z nas ma taką osobę, którą uważa za bardzo silną, co nie? Do którego możemy pójść i możemy prosić o pomoc, możemy powiedzieć, słuchaj, dzieje się to i to i chcemy po prostu być przy tej osobie. Albo jak osoba jest po prostu zabawna albo miła, po prostu chce się być przy tą osobie. I zazwyczaj stworzymy taki obraz, że te osoby są bardzo silne. Taki właśnie jest mój tata, bardzo często jako taka osoba, która ma dużo siłę, która potrafi robić różne rzeczy. No czasami mamy różnice zdania oczywiście, ale to jest taka osoba, która po prostu człowiek patrzy i mówi, no silna osoba, tak? Robi różne rzeczy dla rodziny, potrafi zrezygnować z pewnych rzeczy po to, żeby dać. I tata właśnie zawsze była taką osobą, która po prostu silna. Nigdy nie płakał, nigdy... No, było zabawne, stanowcze, czasami za bardzo. Ale to była taka osoba silna. I dla mnie było szok w pewnym momencie, kiedy ja przychodziłem do domu i ja chciałem właśnie pójść do mojej mamy i zobaczyć, jak właśnie dzisiaj się trafi, czy leci właśnie widelec, czy nie wiem, chochle, czy cokolwiek. Ale wchodziłem do kuchni i widziałem po prostu, że moja mama siedzi z moim tatą i mój tata po prostu płacze. On jest położony na mojej mamie i on płacze. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Się okazało, że moja babcia trafiła do szpitala, ponieważ potrzebowała operacji kręgosłupa i nie wiadomo tak naprawdę, co mogłoby być po tej operacji. To było pierwszy raz, kiedy ja widziałem mojego tatę, jak płacze. Drugi raz było, kiedy ja przyjechałem do Polski i nie wiadomo, kiedy kolejny raz będziemy się widzieć. To było coś, co dotknęło, bo nigdy nie widziałem taką osobę. I wydaje się, że czasami my patrzymy na Jezusa jako osoba, która przez cały czas była stuprocentowa silna. Ale kiedy otworzymy Biblię i otwórzcie ze mną Ewangelię Mateusza, w 26 rozdziale.
spotkamy troszkę innego Jezusa, niż do tej pory widzieliśmy w Ewangeliach. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, od 36 do 38 wersetu. Wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce zwane Getsemani i powiedział do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. A wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, zaczął się zmucić i odczuwać udrękę. Wtedy Jezus powiedział do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie za mną. To jest zupełnie inny obraz Jezusa, niż widzieliśmy do tej pory. Jezus przez cały czas przychodził do ludzi i pomagał, ale w tym momencie Jezus potrzebuje pomocy. W Ewangelii Łukasza czytamy, że ten moment, kiedy Jezus zaczął się tak smucać, kiedy On przychodził do uczniów i powiedział: słuchajcie, trwajcie ze mną w modlitwie, ponieważ ja czuję taką ciężkość, taki trud, że ja już nie mogę wytrzymać. Ewangelia Łukasza mówi nam, że Jezus zaczął się pocić, ale Jego pot nie było tak jak my, jak robimy różne ćwiczenia, ale było napisane, że tam były wielkie krople krwi, które się lały tak naprawdę od czoła Jezusa. To jest pewna choroba, która jest teraz znana wśród lekarzy, że w momencie, kiedy człowiek przeżywa bardzo duży stres, zazwyczaj przed śmiercią, to człowiek zaczyna wydzielać różne takie małe krople krwi ze względu na ten stres. Ten stres tak wpływa, tak działa, że to się dzieje. Ale Biblia mówi, że Jezus tak naprawdę nie pocił się malutkimi kroplami krwi, ale dużymi. Czyli ten stres, tą agonię, którą Jezus w tym momencie przeżył, to było naprawdę ciężkie. I to było przez to, że w momencie, kiedy Jezus się znalazł w ogrodzie Getsemani, On zaczął odczuwać grzech całego świata na siebie. Jezus wiedział, że w tym momencie to jest ostatni czas, kiedy On może ewentualnie zdecydować wracać do swojego Ojca, zostawić ten świat na swój własny los, albo zostać i trwać przez to wszystko po to, żeby dać Ciebie i mnie kolejną szansę dzisiaj. Sytuacja Jezusa, którą widzimy, jest zupełnie inna niż ten radosny Jezus, który przychodził i przyjął dzieci przez cały czas. Jezus, który się cieszył w momencie, kiedy był z apostołami, który chodził na spacery. Jezus jest zupełnie inny w tym momencie, ponieważ On zdecydował wziąć wszystko na siebie, niezależnie czy my byśmy to akceptowali, czy nie. Czy to jest ta różnica, że Jezus nie wziął tylko na siebie grzech tych, którzy mieli się nawrócić, ale Jezus wziął na siebie grzech nawet tych, którzy mieli Go odrzucać. Ale Jezus był gotów. Jezus, patrząc na nas, widział, że to jest warte. Czy w duchu proroctwa jest taka sytuacja właśnie w życiu Jezusa, która mówi o tym, że Jezus faktycznie mógł zdecydować w tym momencie odejść. Mógł się zastanowić. I modlitwa Jezusa jaka była? Panie, jeżeli jest Twoja wola, niech ten kielich mnie ominie, ale niech się stanie Twoja wola. Jezus wiedział, że to było potrzebne, żeby móc dać temu światowi kolejną szansę. Kiedy patrzymy tak naprawdę na ofiarę Jezusa, możemy zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. Że to nie jest zależne od tego, czy my grzeszymy, czy nie. On był gotów przyjść tutaj i oddawać swoje życie za Ciebie. Niezależne od tego, czy Twój grzech, czy mój grzech był wielki, mały, czy to się powtarzało, czy to dalej istnieje w moim życiu, to Jezus był gotów wtedy oddać swoje życie po to, żebyśmy mogli w pewnym momencie zrozumieć, że warto jest wziąć i przyjąć to, co On chce nam dać. Tą drogą krzyżową. Te ciernie, które wbiły się tak naprawdę do Jego ciała. Te gwoździe, które były wsadzone tak naprawdę do Jego rąk i stóp. To wszystko zrobią z myślą, że we Wrocławiu znajdzie się ktoś dzisiaj,
kto będzie chciał przyjąć Jego wybaczenie i zbawienie. Bardzo często słyszę, kiedy mówimy o Wieczerze Pańskiej, że ludzie mówią, ja nie chcę przystępować do Wieczerzy, bo ja nie czuję się godny. Bo ja wiem, jak moje życie wygląda. Bo ja wiem, co ja zrobiłem w ostatnim czasie. Ja wiem, jakie grzechy mam na sobie. Ja wiem, że ja nie rozwiązałem swoje problemy i ja nie mogę przystąpić do Wieczerzy Pańskiej. Fakt, Biblia mówi o tym, że jeżeli ktoś przystąpi niegodnie, to ma problem. Ale fakt jest taki, że niegodni jesteśmy wszyscy. Problem jest, jak ktoś lekceważy to, co się dzieje podczas Wieczerzy Pańskiej. Ale jeżeli ktoś mówi, że ja nie mogę przystąpić do Wieczerzy Pańskiej, bo mam grzech, to on do końca nie zrozumiał, po co jest Wieczerza Pańska. Wychodząc z tego miejsca po dzisiejszym dniu, powinniśmy wychodzić radośni. Powinniśmy się cieszyć. Wiecie dlaczego? Bo Wieczerza Pańska to jest moment, kiedy my możemy odnowić naszą relację z Bogiem. I Jezus szuka tylko i wyłącznie to, żeby zmienić na nowo nasze życie i żebyśmy mogli znowu, wychodząc z tego miejsca, mogli powiedzieć, że jesteśmy czyści. Że wszystko oddaliśmy w rękach Jezusa i ja, wychodząc z tego miejsca, mam stuprocentową pewność, że Jezus przez Jego krew i Jego ofiarę oczyścił mnie na nowo. Jezus, umywając nóg do uczniów, powiedział, nie jest potrzebne, żeby w całości jeszcze raz umyć wasze ciała. Chrzest jest coś, co robimy w momencie, kiedy oddajemy nasze życie w rękach Jezusa. Ale Wieczerza Pańska to jest to, co robimy w momencie, kiedy rozumiemy, że ej, Jezus wraca. Jezusa niedługo zabierze mnie do domu i ja chcę być czysty, ja chcę, żeby Jezus mnie oczyścił jeszcze raz. Bo bądźmy szczerzy. Nasze życie w tygodniu nie zawsze wygląda tak, jakie powinny być. Nasze słowa nie brzmią tak, jakie powinny brzmieć. Nasze myśli nie są tak ukierunkowane do Jezusa, tak, jak powinny być. Ale Jezus o tym wie i on mówi, nie poddawaj się, bo ja się nie poddaję w kierunku do Ciebie. Przychodząc tutaj na te miejsca, jeżeli jest ktoś, kto myśli, że jest niegodny, albo boi się ze strachu, że coś może się zadziało w tygodniu albo w poprzednich miesiącach. Jezus chce zachęcać, żebyśmy mogli uczestniczyć tutaj podczas umywania nóg, podczas spożywania chleba i wina jako symboli Jego ciała i krew, które zostało wydane dla nas. Żebyśmy mogli o tym myśleć. W momencie, kiedy pójdziecie umywać nogi, myślcie o tym, co Jezus zrobił. Myślcie o tym, że to zostało dla nas jako przykład, że Jezus chce oczyścić to, co zostało pobrudzone. Ponieważ nasza relacja z Nim jest dla Niego celem. Jest to najważniejsze. W życiu Jezusa w stronie 474 mówią następujące słowa. Nikt nie powinien zrezygnować z uczestnictwa z Wieczerzy Pańskiej tylko z tego powodu, że obecne mogą być takie osoby niegodne. Akt ten ustanowił Chrystus po to, aby mógł spotykać się ze swym ludem i oddawać mu otuchę przez swą obecność. Nawet gdy niegodne serca i ręce przeprowadzają tę uroczystość, sam Chrystus pojawia się po to, by usługiwać swym dzieciom. Wszyscy, którzy przychodzą z wiarą w Niego, dostępują wielkiego błogosławieństwa. Natomiast ci, którzy lekceważą czas boskiej łaski, poniosą straty. To nie jest to, że my będziemy potępieni, jeżeli nie przystąpimy do Wieczerzy Pańskiej. To nie jest to, że ktoś może powiedzieć, a ty nie jest niegodny, jak mógł w takim duchu przychodzić i uczestniczyć do tego rzędu, który jest święty. Ale my podnosimy straty w momencie, kiedy my nie chcemy po prostu uczestniczyć, ponieważ Jezus chce naprawić to, co zostało zepsute. Jezus chce oczyścić to, co zostało pobrudzone. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, jak możecie, to otwórzcie ze mną. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 18 i 20 werset.
A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa Jezusa i dał nam służbę pojednania. Werset 21. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest dzięki Jezusowi, że my możemy być pojednani znowu. Kto z was jest doskonały? Rękę do góry. Kto z was jest niedoskonały? Rękę do góry. Wiecie, gdybyśmy wszyscy byli doskonali, to Jezus by nie musiał przyjść. Ale Jezus wiedząc, i apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że nawet zanim popełnialiśmy grzech, to Jezus oddał swoje życie po to, żebyśmy mogli żyć. Wy będąc tutaj, myślcie o tym, co Jezus chce robić dla was. Myślcie o tym nie w kategorii, że Jezus chce was ukarać. Nie w kategorii, że Jezus chce pokazać, jaki wy jesteście źli i niedobrzy. Ale Jezus chce pokazać, jaki wy macie wartość. I tak samo jak ja jestem latynosem i wiem, że Pan Bóg tego nie zmieni, bo takim nie stworzył i tam się urodziłem, to wy jesteście tacy, jacy jesteście, ale to, czego Jezus nie chce, żeby było w waszym życiu, to jest grzech, który zniszczy, który doprowadza do tego, że w pewnym czujemy się niegodni, niewarci i czujemy się poniżeni albo zniszczeni przez ten świat. Jezus chce, żebyśmy mogli zrozumieć, że uczestnicząc podczas Wieczerzy Pańskiej, tam jest moc. I to nie starsi zboru albo pastor usługują, albo diakoni. Ale Jezus, który chce być z nami, który chce, żebyśmy zrozumieli, że dla Niego my jesteśmy najważniejsi. I Wieczerza Pańska jest po to, żebyśmy się radowali, że Bóg tak nas kocha, że możemy wrócić do Niego w każdej chwili. Zdrodzy, będziemy przystąpić niedługo do umywania nóg. Chciałbym wam przypomnieć o tym, nie wiem, czy macie taki zwyczaj, czy nie, ale zanim będziecie umywać nogi tej drugiej osoby, pomódlcie się z tą osobą. Słuchajcie taką modlitwę. Może ta osoba ma potrzebę modlitwy. Może ta osoba ma coś, co leży w sercu, co Pan Bóg potrzebuje usłyszeć. Zachęcam was do tego. Jeżeli widzicie, że ktoś został i nie miał pary, zapytajcie, nie ma nic złego, jeżeli umyjecie nogi komuś. Jezus umył 12 nóg, nie 12 nóg, 24 nóg, 24, nie, o 12 osób, przepraszam. Nie ma nic złego, jeżeli umyjecie dwa razy, tak? To jest bardzo ważne. Każdy ma możliwość, więc zachęcam was do tego, żebyśmy mogli uczestniczyć w tym, co Jezus nam zostawił jako przykład. Z tej strony na górze będziemy mieli małżeństwa, z tej strony na górze będziemy mieli mężczyzn i kobiety zapraszamy też do pokoju, do kuchni, tam gdzie też jest przygotowane miejsce dla was. Więc zachęcam was, żebyście mogli uczestniczyć, myśląc o tym, co Jezus uczynił dla was. Amen. Cieszę się, że jesteśmy wszyscy tutaj i że w zrozumieniu właśnie, jakim Biblia nam mówi, to jest jeden z najświętszych obrzędów, które mamy w Piśmie Świętym. I to jest niesamowite, że każdy z nas ma teraz możliwość właśnie wszystko oddać w ręce Jezusa. I On wszystko bierze. On wszystko weźmie to, co mamy do powiedzenia, to, co mamy do oddania. I On chce dać nam coś, co jest o wiele lepsze, czyli zbawienia i życie wieczne. Drodzy, proponuję, żebyśmy zaśpiewali jeszcze jedną pieśń. Poproszę też, żebyśmy powstali i my będziemy tutaj rozpoczynać. Thank you.
Zapraszam teraz brata Artura do przeczytania parę słów z Pisma Świętego. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, mówi, gdyż ja przejąłem od Pana to, co i wam przekazałem, że Pan Jezus wśród owej nocy, której był wydany, wziął chleb, podziękował, złamał oraz powiedział, bierzcie, jedzcie, to jest moje za was łamane ciało, to czyńcie na moją pamiątkę. Umiłowany nasz niebiański Ojcze, dziękujemy z całego serca, tak jak potrafimy, za ten największy dar wszechświata, dar złożony na naszej ziemi dla naszego zbawienia. Dziękujemy Jezu, że Ty przyszedłeś i swoje święte ciało oddałeś na tym ołtarzu miłości ojcowskiej. Dziękujemy Ci i prosimy, dopomóż, aby ta ofiara ogarnęła każdą osobę obecną na tym miejscu, a również i tych, którzy Ciebie poznając, oddają swoje życie w Twoje święte dłonie. Niech Twój, Ojcze, pokój i ofiara Twojego Syna skutecznie zrealizuje Twój plan w odniesieniu do każdego, kto Cię umiłował i pragnie z Tobą być na wieki. Amen. Drodzy, w prawie zborowym jest napisane, że w momencie, kiedy skończymy naszą uroczystość, chleb powinien być albo zakopany w ziemi, albo spalany. To nie jest tak po prostu. Nie wiem, czy kiedyś zastanowiliście się nad ten temat. W Starym Testamencie, kiedy Izraelici mieli w zasadzie pierwszą uroczystość, bardzo podobną do naszej, która miała reprezentować śmierć Jezusa Chrystusa, która miała dać zrozumienie zbawienia, to Izraelici spotkali się w domu i spożywali mięso baranka zabitego. Po tym, jak oni skończyli to, czego nie było zjedzone, zostało właśnie spalone jako symbol śmierci Jezusa Chrystusa, ponieważ Jezus umarł drugą śmierć. Śmierć dla grzechu, po to, żeby dać nam właśnie możliwości życia wiecznego. Jezus zmartwychwstał. Jezus żyje. Ogień nie pokonał Jezusa. Grób nie pokonał Jezusa. To znaczy, że nasz grzech nie pokona Jezusa. Jezus zbawia nas i my możemy brać udział w symboli ciała Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus został na krzyżu, to nie były Rzymianie, które spowodowali, że On tam został. Wiemy, że przez nasz grzech Jezus umarł, ale przez Jego miłość do nas Jezus pozostał tam aż do śmierci. Więc poproszę, żeby ci, którzy będą wzięli udział w tej uroczystości, żeby mogli pozostać stojąc i ci, którzy nie będą wzięli udział, żebyście mogli usiąść. I poproszę teraz wyznaczonych trzech ordynowanych diakonów do tego, żeby mogli służyć zbór.
kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. I nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców, jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwy i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Drodzy, cię wszyscy otrzymali. Czy jest ktoś, kto został pominięty? Dedykujmy, drodzy, może minutę, dwie na modlitwę, żebyśmy mogli podziękować Panu Bogu za Jego ofiarę i dar zbawienia. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Pomodlimy się. Drogi Boże, wierzymy, że Twoje przyjście jest coraz bliżej. Wierzymy, Panie, w tym, że w Twoim sercu jest pragnienie, żebyśmy mogli być z Tobą. Największym dowodem ku temu to jest to, że krew Jezusa została wylana po to, żeby nas zbawić, po to, żeby, Panie, dać nam otuchę, po to, żebyśmy mogli być oczyszczeni wszelkich naszych grzechów i żebyśmy mogli nieść i ubrać, Panie, szaty sprawiedliwości Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie, za ten symbol, który jest nam dany jako pamiątka śmierci Jezusa i prosimy Cię, Ojcze, o Twoje błogosławieństwo na to wino, które za niedługo będziemy pić, żeby w naszym sercu, Panie, było przez cały czas ten wielki dar, który dałeś nam, który możemy, Panie, wspomnieć przez cały czas, każdego dnia w naszym życiu, aż do momentu, kiedy się spotkamy z Tobą. Prosimy Cię, Ojcze, o to, żebyś błogosławił i zmienił nasze życie na życie, które Ty chcesz, żebyśmy żyli dla Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie. Modlimy się w najdroższym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Poproszę również diakonii. W niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Drodzy, czy wszyscy otrzymali? Czy jest ktoś, kto został pominięty?
Ale powiadam wam, nie będę pił z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy będę go pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. W Ewangelii Łukasza jest napisane, że w momencie, kiedy Jezus umył nogi uczniom, on potem zadawał im pytanie, czy wy dajecie sobie sprawę, czego ja wam uczyniłem? I zadaję wam pytanie, czy wy dajecie sobie sprawę, co Jezus wam uczynił w tej chwili? Jezus może powiedzieć o was, jesteście czyści, jesteście sprawiedliwi, jesteście bez grzechu, ponieważ wszystko oddaliście w Jego ręce. I On spowoduje, że Jego szata sprawiedliwości jest na was i wy jesteście warci krew Jezusa Chrystusa. Więc tak jak apostoł Paweł powiedział, radujcie się, jeszcze raz radujcie się, bo jesteście synami i córkami Boga, które niedługo zobaczą Jego oblicze i będziecie mogli spożywać z wieczerze razem z Nim. Na wieki wieków będziemy razem z Jezusem. Zaśpiewajmy jeszcze pieśń. 361.
cichą, osobistą modlitwą i pieśnią 128 zakończymy nabożeństwo. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i na wieczne czasy. Amen.